przybył świeżo mianowany prezydent, carski generał Sokrates Starynkiewicz. Za priorytet postawił sobie wyposażenie stolicy w system kanalizacji i dostarczenie wody wszystkim mieszkańcom. Projekt powierzono inżynierowi światowej sławy i wizjonerowi, Williamowi Lindleyowi. Zespół stacji filtrów powstawał etapami. Budowę rozpoczęto w 1883 roku, zakończono 30 lat później. W cały proces zaangażowani byli także polscy architekci i inżynierowie, między innymi Alfons Grotowski, Józef Słowikowski czy Julian Herde. Warszawa aspirowała do miana Paryża Północy, a ulicami płynęły nieczystości. Jak wyglądało życie Warszawy przed realizacją projektu Lindleya? Przede wszystkim to koszmarne warunki sanitarne życia w mieście. To przede wszystkim brud, smród na ulicach, płynące nieczystości rynsztokami oraz szalejąca zapadalność mieszkańców na choroby różnego rodzaju zakaźne. Szczególnie mowa tutaj oczywiście o chorobach układu pokarmowego. William Lindley nie narzekał na brak pracy i na szczęście dla nas odrzucił projekt w Sydney i przybył do Warszawy. Jak to się stało, że zrealizował sieć wodociągów właśnie tutaj? William Lindley dobiegał 70 roku życia, a pod koniec XIX wieku podróż do Sydney nastręczała bardzo dużych problemów, także natury logistycznej. Także na szczęście dla warszawiaków odrzucił ten kontrakt i przyjął kontrakt tutaj w Warszawie. Dzięki niemu powstały ówcześnie najnowocześniejsze wodociągi i kanalizacja w Polsce, a teraz ten system w głównych swoich zrębach cały czas służy mieszkańcom Warszawy. To musiało być olbrzymie przedsięwzięcie i olbrzymie wyzwanie, ale także gigantyczne koszty. Jak miasto poradziło sobie z tymi kosztami? No, koszty wzbudziły największe kontrowersje wśród mieszkańców, wśród włodarzy miasta. Warszawianiści porównują skalę prowadzonego wówczas projektu do budowy kilku linii metra równocześnie. Jak bardzo zmieniła się Warszawa po realizacji projektu Lindleya? Warszawa dołączyła do grona elitarnego klubu zaledwie 6 europejskich miast, które są wyposażone w tak nowoczesny system wodociągów i kanalizacji. Wówczas w tym czasie nie było wśród tych elitarnych miast na przykład Paryża. Zmieniły się komfort życia i warunki sanitarne, natomiast musimy pamiętać, że Starynkiewicz to nie tylko filtry, nie tylko wodociągi i kanalizacja. Za nim stoi późniejsza rozbudowa sieci tramwajów, rozbudowa oświetlenia gazowego, ulic i wiele, wiele innych czynności, które pozwoliły, że Warszawa zaczęła się rozwijać na początku XX wieku tak, jak mogła, a nie tak, jak tylko o tym marzyli jej XIX-wieczni mieszkańcy. Jako pierwsze oddano do użytku filtry powolne i wieże ciśnień. W filtrach powolnych następował proces oczyszczania wody poprzez przepuszczanie jej przez filtracyjną warstwę piasku. Wieża ciśnień zapewniała, że woda dopłynie do kranów. Lindleyowie pieczołowicie badali wytrzymałość cegieł, których zamierzali użyć do budowy stacji filtrów. Proces długiego moczenia w wodzie najlepiej przetrwały cegły z kawęczyna i to one posłużyły za podstawowy budulec. Okazały się tak wytrzymałe, że do dzisiaj mają się świetnie. Grube, ceglane mury zapewniają wewnątrz filtrów dodatnią temperaturę, dzięki czemu woda, która pozostaje tu w ciągłym ruchu, nigdy nie zamarza. Znajdujemy się przed zakładem filtrów pospiesznych. Kiedy powstał i jaka była jego rola? Zakład filtrów pospiesznych został uruchomiony z wielką pompą 21 marca 1933 roku. Geneza powstania tego zakładu była po prostu potrzeba miasta na większą ilość wody. Przed uruchomieniem tego zakładu stacja filtrów produkowała około 125 tysięcy metrów sześciennych wody, natomiast tej wody miasto potrzebowało dwa razy tyle. Które elementy wyposażenia są wciąż oryginalne? Zakład jest świetnie zachowany, dlatego że sama stacja filtrów bardzo niewiele ucierpiała w wyniku działań II wojny światowej. Udało zachować się wszystkie stoły operatorskie. Ich blaty wykonane są z przepięknego marmuru kararyjskiego. Są również oryginalne szafy operatorskie, oryginalne drzwi orzechowe, w których znajdują się kryształowe szyby, mosiężne balustrady, mosiężne oświetlenie. Bardzo luksusowe wyposażenie jak na zakład technologiczny. Na ówczesne pieniądze wydano ponad 11 milionów złotych. Czy jesteśmy w stanie policzyć, jaką długość mają warszawskie wodociągi? My tę długość bardzo dobrze znamy. Szacujemy, że jest to około 4000 kilometrów. Jest odległość jak z kontynentu, w najwyższym miejscu oczywiście, z kontynentu europejskiego w linii prostej do Ameryki Północnej. Warszawskie wodociągi rozbudowywano dalej w miarę rozwoju miasta. Przy okazji stworzono niezwykle dokładne mapy, które do dziś uchodzą za jedno z najwybitniejszych dzieł światowej kartografii.
W latach 2008-2010 wybudowano stację ozonowania pośredniego i filtrowania na węglu aktywnym. Architektura budynku przypomina architekturę starszych budynków stacji i wykorzystuje te same materiały, co w XIX-wiecznych budowlach. Stacja filtrów to genialny przykład XIX-wiecznej myśli technicznej. To jedyny tego typu obiekt na świecie, który wciąż działa. Do dziś zaopatruje w wodę ponad 500 000 mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Warto przyjść tu samemu i na własne oczy przekonać się, jak stacja działa. Może dzięki temu lepiej docenimy smak wody, która płynie z kranu.